Za nami kolejna edycja Gdynia Ladies Jazz Festival. Festiwalu, który wpisał się już w tradycję Gdyni, festiwalu, który odbywa się w mieście, które jest kobietą, bo Gdynia przecież to kobieta, kobieta zaskakująca, kobieta młoda i właśnie takie są jazzowe wokalistki, które podczas tego festiwalu występują. Tegoroczna edycja była inna, ponieważ zakłóciły ją obostrzenia związane z pandemią. Niemniej jednak cieszymy się, że mogła się odbyć, częściowo na scenach realnych, częściowo wirtualnie. Trzeba pamiętać, że ten festiwal składa się z dwóch części. Jedna to występy znanych światowych jazzowych twórczyń. Druga to konkurs, gdzie młode wokalistki, jazzwomen, mogą się pokazać, mogą wystąpić, mogą zdobyć laury i ten festiwal może otworzyć im drogę na wielkie sceny polskie i światowe.